Witam Was wszystkich w kolejnym odcinku z GTA Vice City. Właśnie tutaj sobie przejdziemy do naszego save'a. I tak, skończyliśmy ostatnio na takim momencie, że musimy zebrać kasę. 11 tysięcy musimy zebrać. No i tak, no. Możemy je zebrać w sumie na dwa sposoby. Bo pierwszym... Dawaj kasę. Musimy tak, jeździć. Bo jeszcze mamy save, jeszcze mamy kasę od Kuvena, więc jeszcze pojedziemy sobie szybko do Kuvena. No i tak, no wymyśliłem, że musimy coś robić, bo mogę tak naprawdę siedzieć w domu nie i klikać save, nie? Ale to też się mija z celem. Wymyśliłem, że coś sobie zrobimy, bo w sumie nie robiłem jeszcze tutaj żadnej takich pobocznych misji, typu te czaszki, żebyśmy zabijali, nie? Zbierali troszeczkę paczek. No paczek to udało się czasem znaleźć. Chyba znaleźliśmy 3 albo 4. Tutaj drukarnia jest nawet. Ale drukarnią się, myślę, że się zajmiemy o wiele, wiele później. Teraz się zajmiemy 3 biznesami. Ewentualnie jeszcze 4, jak będzie nas stać. Jeszcze zajmiemy się samochodami. Będę wam pokazywał, jak sprowadzam samochody. Dobra. Tędy, tędy i już jesteśmy przy Kuvenie. Weźmy od razu kasę całą. Strzelają, to więc szybko uciekamy. Wiecie, my nie, z tej strony. Tam, o, ale tam ostro strzelają, ale strzelają tam. Dobra. Tutaj widzicie, jak... Wcześniej chciałem nagrać odcinek, nie jak już zbieramy kasę, no ale niestety gra mi się zawiesiła. No tak niestety jest przy starych grach na nowych systemach. No ale nie ma się co przejmować. Za dużo i tak tam nie zrobiłem. Ale jak tam jechałem, to znalazłem tak, znalazłem snajperkę gdzieś respi. Taka lepsza snajperka, ale po nią akurat nie będziemy jechać. Myślę, że to nie ma sensu. I drugą rzeczą, jaką zauważyłem, były czaszki, których jeszcze nie wykonywałem. Co właśnie zamierzam je tutaj zrobić, bo tutaj jedna jest czaszka na górze. Tak ją oczywiście będę nazywał, nie? Po swojemu. Tutaj odwrócimy sobie samochód. No i tak, czaszki polegają na tym, że dostajemy broń i musimy zabić. Widzicie, dostałem to i muszę zabić 20 członków gangu w 2 minuty. No i moim zadaniem jest zabijać członków gangu. No i proszę. Tutaj widzicie, że zabijamy. To są ci od tego. Jak oni się nazywali? Od Diaza. Tutaj chcę się obrócić, nie żeby ich zobaczyć, bo tak wiecie, tak jest w GTA. Tutaj wszystkich sobie pozałatwiałem jeszcze. Dobra, i się udało. Rozwałka wykonana. Tutaj pozbieramy sobie od nich kasę. Też trochę powyrzucali. Dobra. No i... brakuje nam wciąż sporo. Dobra, to więc wykonaliśmy jedną rozwałkę. O. I teraz tutaj ciągle brzmi pytanie, gdzie są następne rozwałki? Jeszcze możemy robić napady na sklepy, na przykład z narzędziami. Właśnie może sobie wykonamy taki napad, pokażę wam jak wyglądały pierwsze napady. Nie tak jak w GTA 5, co są po prostu tak, to widzimy. O, nawet piłę mam do kupienia, akurat sobie piłę kupię. Może się przydać, 10 dolarów, patrzcie, 20 dolarów. Piła aż 500 dolarów, nie no, aż tyle nie mam pieniędzy. Więc tak. Dawaj kasę. Bude, nie zadziałało. Dobra, no to tak się nie robi napadów. To był pokaz, jak nie zrobić napadów. Mogłem poczekać, kiedy da mi kasę, ale... no, to poszukamy innego sklepu z narzędziami.
Albo tej nie. Tej razu jak jesteśmy już przy Tomi, no to od razu weźmiemy od niego kasę tutaj. I pojedziemy po armor. I tak, pojedziemy na kolejną misję poboczną. Jest tutaj misja z samochodzikami sterowanymi na plaży. I tam kilka jest też tych trupich czaszek, więc możemy je wykonać. 1000 się już zrobiło. Dobra, no. Myślę, że już w następnym odcinku już powinniśmy mieć kasę z tego wszystkiego. Więc dobra. O kurde. Dobra, jedziemy. To ja, jak mogło coś zapiszeć, nie? No to ja akurat wziąłem pobudzik taki, no. Jakby nie, on nie jest ustawiony, nie? Ale patrzę na niego, jaki jest czas, żeby widzieć, jak długo już nagrywam. A później się tam tym zajmę. Oraz mi tak wyszło, że no, teraz pewno oglądaliście tamte odcinki, to wyszły mi one po 40 minut. 3. Nie, prawie że 3. No a takich długich nie chcę wrzucać. Chciałem wrzucać po 20 minut, to po 20 minut. Dobra. Teraz tak, tutaj mamy... Gdzie to było? Już to przejechałem. Tutaj było jedno. Muszę mieć samochód jakiś, żeby się móc poruszyć. Tutaj są z 3 albo 4 takie. Dobra, to więc wychodzimy. Oczywiście nam broni nie zabiera, nie? Tak, mamy 30 członków gangów w 2 minuty. Te 2 minuty. Tutaj rozwalamy akurat gangi motocyklowe. Ale niestety, no takie jest nasze polecenie. Musimy rozwalać, no to rozwalamy. A tej, jak widzicie, łatwo to idzie. Tylko, że niestety pieniądze nam znikają, no. O, już dwie gwiazdki się zrobiły. A niestety nie mamy formy przeładowania. O kurde, strzeliłem. Sorry, ziomek. A podbieramy tutaj, co mają. Dobra. Tyle mi wyszło. Dobra, szybko pozbieramy. No i dobra. Tam dalej mamy kolejne. Ale nie wiem, czy właśnie nie pójść i kupić tego kewlera, no bo kurde, no bez kewlera to tak się nie da. Tutaj niestety nie mamy innej możliwości, no możemy jeździć tylko zbierać kasę. Tutaj jeszcze w środku było. Nie, to nie tutaj. Dobra, to zrobimy sobie misję inną. Taką niestrzelaninową akurat, no bo życia jak widzicie nie mam. A kewler jest troszeczkę dalej. Więc tak. Będziemy jeździć. To już na końcu tam plaży będzie. O, już to widzimy. I mamy tutaj misję. Samochód mi tak naprawdę podobnie zniknie. Ale dobra. No i my tak, mamy wyścigi sterowania. No i zalicz punkty kontrolne przed trzema innymi wyścigówkami. Ale chodzi o to, że mamy być tutaj po prostu pierwsi. Oni widzicie, jedą tak samo praktycznie. Bo musimy dobrze umieć skręcać tutaj. Na tędy, teraz lekko przehamujemy. Musimy ich na zakrętach wyprzedzać. Tutaj nie musimy zrobić okrążeń, tylko po prostu naszym zadaniem jest być po prostu pierwszym, jak zrobimy całe kółko i to wszystko, więc... O tyle dobrze. Może dostaniemy za to misję z... Nie wiem, ile się dostaje. $100 albo $1000. I później zaraz powrotem znowu sobie pojedziemy odebrać biznesy. Dobra. Na razie jadę aż 40 sekund tutaj naszą wyścigówką. Powolutku, powolutku. Nie tak powolutku. Ale na pewno muszę jechać dosyć ostrożnie, żeby się nie powybijać, żeby nie wylecieć z trasy. Jak teraz, no i jestem drugi przez to. A jeszcze go wyprzedzę, jeszcze go wyprzedzę, jeszcze to nie jest koniec. No ale już prawie.
O kurde, niestety tutaj okrążenie przed nami zrobi. Dobra, ale już go tutaj zaraz gonię. No, jakbym się nie obił ten kamień, byśmy już skończyli, ale niestety tak to nie. Nie kończymy. O, myślałem, że już nie zahaczę. Jakbym nie zahaczał, no to to byłby już chyba mój koniec. Byśmy musieli jeszcze jedną kółkę robić. Najprawdopodobniej. Dobra. Tutaj bijemy się, widzicie. A, walka jest ostra między pierwszą pozycją a drugą. Ale się nie poddaje. Tutaj skręcam ostro. O, jest zebrany checkpoint. W ogóle tutaj te pointy. Nasze checkpointy tutaj co mamy, one są w... To są 2D albo 1D. Chyba 1D to jest, bo się w naszą stronę obracają. Dobra, tędy. No nie, znowu o ten kamień. Muszę jakoś na skróty go wyprzedzać. Jak tak można? Jak? Nie wygrałeś wyścigu. Sam żeś nie wygrał. Dobra. Tak pewno było za tą misję ze 100 dolarów. Więc... To nie ma dla nas znaczenia. Jak kogoś żebym rozjechał? Dolary. Ale tak, potrzebuję samochodu. Szybkiego samochodu. I dobra, no i jedziemy. Dobra, no to tak. Jedziemy szybko po Kevlera i jedziemy z powrotem po biznesy. Jak się już zrobiły, to już mamy kasę. Jak nie, no to nie. Dobra. Więc wpierw pojedziemy sobie po Kevlera i tyle na razie. O, jeszcze pokażę wam jak napad zrobić, bo wcześniej mi się nie udało, ale Kevlera muszę skołować. Wtedy wam pokażę jak się napad robi. Nie tak jak w GTA 5, że się ekipę zbiera, nie w ogóle rabujecie, ja wam pokażę jak się robi. No tutaj kogoś przejechałem sobie. Tutaj już jesteśmy. Dobra, tędy. Tędy i już. Jesteśmy. Dobra. Tam na górze mamy armor, tutaj mamy lepszą MP5, ale ta może być. Dobra, biegniemy, albo nie biegniemy. Pójdziemy sobie, bo tutaj dziwnie schody działają w grze. Możemy tak, widzicie, tak skakać, jakby. Tutaj od razu był szpital, to więc od razu się zregenerujemy. Piziutko tutaj był. Szpital. Tutaj są dwie rzeczy obok siebie. A nie z... Albo nie, nie zregenerujemy się, po prostu wsiądziemy sobie do karetki. O ile jest otwarta. O, jest otwarta. Dobra, mamy prawie, że full zdrowia. Bo karetka daje nam 20 życia. Jak zauważyliście. A teraz wam pokażę, jak się robi napady. W GTA Vice City. Tak naprawdę, tak się powinno robić napady. Nie tak jak w piątce, że ekipę zbieramy. Później uciekamy przed policją. Więc tak. Jedziemy do byle jakiego sklepu z narzędziami. Wcześniej chciałem wam pokazać, ale mi nie wyszło. Zabiłem go, a go nie miałem zabijać. No i tak, wchodzimy z jakąś bronią, na przykład tym, pompą. I on daje tutaj kasę nam. No, za krótko byłem. Ale ogólnie tak, teraz, jak zrobiliśmy napad, to jest bardzo ważne. Jedziemy się przebrać. Jedziemy do swojego na przykład domu i jedziemy się przebrać. To jest bardzo ważne. No, mogłem poczekać dłużej, bym miał więcej tej kasy, ale
Chciałem wam ino pokazać. Tak się tak naprawdę kiedyś wyglądały napady w GTA. Już twórcy przemyśleli, że będą napady. I tak, teraz musimy pojechać do swojego domu. Wysiadamy. Biegniemy. Nie mamy hotel, oceani. Chcesz, możemy oczywiście zapisać grę i po prostu wczytać save, ale to jest dla lamusów. Ja wam pokażę. Przebieramy się w to samo. I bang, zero gwiazdek. Widzicie? Tak się o to gubi policja. Profesjonalnie. Tylko to oczywiście działa na dwie gwiazdki, żeby nie było. Tutaj sobie gadają. No i tak, możemy pojechać ponownie, pozbierać kasę z biznesów. No i właśnie chyba to teraz zrobimy. Więc zbierzemy sobie jeszcze kasę z biznesów. I wydaje mi się, że to już będzie koniec na dzisiaj. Bo jeszcze nie, jeszcze zrobimy jedną rozwałkę. Pojedziemy po kasę z biznesów. Dobra, tutaj skakujemy. Skakuj, Tommy. Dobrze, Tommy. Więc rozwałka, rozwal członków gangu. Widzimy ci fioletowi tutaj są. Tak, ja stosuję taktykę tyła. Czyli znaczy, że się respią. Ja ich od razu zabijam. Jak się chodzi tyłem, to się oni później respią. Dobra, tutaj jeszcze jedno z... Tutaj mamy... O, widzicie, mamy tutaj paczkę, możemy... Nie, nie możemy jej w sumie zebrać, bo jestem w trybie rozwałki. Szkoda, że nasz Tommy nie potrafi biegać z tymi broniami. Tutaj niestety nie możemy też przeładowywać naszych broni. Tym sposobem, co wam podałem. Musimy tak bić niestety pojedynczo. Dobra, patrzcie, jakich jeden. Wszyscy popadali. 9 zostało. Znowu pójdę na tyły, żeby się znowu zrespili. To niestety tak szybko się nie da. Wystarczająco myślę. Nie uciekajcie. Nic złego nie robię. No i widzicie, dwóch mi zabrakło. O, $200 dostaliśmy za rozwałkę aż. Więc strzeliłem, do tego mnie teraz zgonią. Tutaj weźmiemy sobie to. 5 paczek mamy ino. I tam już nie pójdę. Tam widzę, że nawet samochód się pali, jeden. Patrzcie. Pokażę wam, jak uciec profesjonalnie przed policją. Będziemy biegnąć z buta. No, już prawie żeśmy ich zgubili. A teraz do jakiegoś samochodu. O, to akurat mamy Hitcha. Więc sobie go akurat weźmiemy. No, już przestali nas gonić. No, to jeszcze odbiorę sobie... No, znowu zaczęli nas gonić. Samochód pułapka. No to jedziemy sobie szybko odebrać biznesy. Jak ja jadę. Wszystko rozwalam po drodze. O kurde, prawie bym do wody wpadnął. Tak, widzicie, to jest rozwalane po nas. Dobra. I tak. Tutaj mamy pierwszy nasz biznes. Dobra, 5000 nam brakuje i teraz jedziemy po taksówki i już powinniśmy mieć kasa na biznes. Jeszcze pojedziemy sobie go kupić w tym odcinku. Dobra. Jedziemy naszym tutaj Hitchem. Szybko kupić nasz biznes. Tędy, tędy, tędy.
Teraz tędy się jechało. Jeszcze tędy. Kurde, wjeżdżasz mi w drogę i jeszcze tam coś pieprzysz. No jak, to dobrze jadę. O co ci chodzi? Dobra, teraz muszę zmienić samochód, bo już widzicie. Mój samochód tutaj nie daje rady. Dobra. Teraz tak. O, brakuje nam jeszcze odrobinę, jak widzicie. Zabrakło nam 1000 dolarów. 1001 w sumie. No, w sumie pójdę tam sobie... Dobra, jeszcze musimy zarobić 1000 dolarów. Jak zarobić 1000 dolarów? Możemy iść na rozwałkę. Kurde, przestańcie we mnie strzelać. Co wam zrobiłem? To, że wam fabrykę rozwaliłem, to nie znaczy, że musicie we mnie strzelać. No, teraz się cofniemy tam. Do biznesu Tomiego, co był. Na biznesie Tomi już powinna być kasa. O kurde. 1000 dolarów musimy. No jak nie, no to trochę pozapisujemy. Powiedziałem, że w tym zarobimy 60 tysięcy, to zarobimy 60 tysięcy. Nie ma bata. Musimy zarobić 60 tysięcy. A tutaj mamy życie. Dobra. A zregeneruję sobie te 3 punkty. Jest za friko, no to. Teraz tam z drugiej strony, gdzie jest, tam jest armor, więc armora też będziemy mieli. Teraz tutaj Tommy, masz kasę. Nie wiem, ile ten odcinek będzie miał, może ma już powyżej 30 minut, powyżej 20 minut, ale jak obiecałem, to niechaj tak będzie. Dobra, dobra. 500 dolarów. Dobra, no. Jeszcze 500 brakuje. Musimy patrzeć, z której strony się regeneruje to. Z tej strony się nie regeneruje. Jestem za blisko, no. Też równie dobrze mógłbym swoich rozwalać, nie? Ale to chyba się mija z celem, no. Jeszcze 500 dolarów potrzebuję. O, już 50 się zrobiło. Dobra, no tutaj jak już jestem w willi Tomiego, no to pójdę. Pochodzimy sobie po niej trochę. Pozwiedzamy, może coś ciekawego w niej znajdziemy, jakieś easter eggi przez ten czas. Dobra, weźmiemy to, z powrotem bronię. Tutaj nasi ziomeczki stoją sobie. I tak poglądamy sobie, może jakieś obrazy. O, tutaj mamy diada, widzicie, dorysowali mu okulary, wąsa. Tutaj mamy krajobraz. Tutaj fragment listu, tutaj mamy morze. No na razie no nic ciekawego. Zobaczymy jeszcze w pokoju Lens. Tutaj jest jego pokój, bo chciał taki. Tutaj ma Miami, tutaj, to jest pierwszy kadr, co mamy, tutaj on jest w Incze. Tutaj mamy trumnę za parawanem. Tutaj mamy samoloty na ziemi. Trochę wódki, stare ostro telewizory. Dobra. Zobaczymy jak tam biznes. 200 dolarów ino. No jeszcze coś. No obejrzeliśmy całą willę. No to dobra. To jeszcze jedno zrobimy. Jeszcze poglądamy sobie całą wyspę. 19 dolarów. Nie wiem jak tak będzie. Nie wiem. 50 dolarów zostanie nam. Już nie wydaje mi się. To już będzie tyle. Dobra, no to już możemy w sumie jechać. Od razu odbierzemy. Ja sobie jechać z Kuveno. Nasze 60. Nasze już będą naszą kasę. No i pojadę od razu kupić biznes. To jedziemy w Wudu. Nasze małe Havana. Nie Haiti. Tutaj mamy. Widzicie, zablokowane. Nie, możemy się tutaj przebrać jeszcze. Jeśli nie będziemy przebierać, to więc jeszcze zajmiemy się filmem, jeszcze klubem jednym. Nie wiem na ile klub był, ale zajmiemy się jeszcze tymi dwoma rzeczami. I kupimy drukarnię jeszcze i salon samochodowy. Ja już sobie tutaj ustaliłem kolejność, jak będziemy kupować wszystko.
więc spokojnie, nie macie się co bać. W ogóle nie wiem, co wychodzicie po mojej firmie taksówkowej. $1000 już. Dobra, mamy już 1000, mamy już 60 tysięcy dolarów. Więc jak najszybciej jedziemy. Więc szybko skręcamy i jedziemy kupić naszą firmę taksówkową. Nie taksówkową, tylko filmy będziemy teraz kręcić. Dobra. Szkoda, że nie ma jak tego to inaczej zarobić niż przez biznes, ale przynajmniej dobrze, że jest przez biznes. Tak to bym, ja nie wiem, co musiałbym robić. Jest dobra. Szybko to jedziemy. Dawaj, dawaj, dawaj. Dobra. Tutaj już się zbliżamy. I tak zaraz już kupujemy tutaj nasz biznes. I oto mamy nasze studio filmowe. Za 60 tysięcy, no i teraz jest mi bankrutami, mam $800. Dobra, zapisujemy sobie tutaj naszą grę. I to będzie wszystko na tyle w tym odcinku. Na razie.